Cześć wszystkim, z tej strony Kobieta Niezależna. Ponownie, słuchajcie, dzisiaj mam jeszcze jeden produkt Wam do przekazania, informacje o nim. I to jest produkt firmy Lupre, żel do kamienia i rdzy. Słuchajcie, produkt jest innowacyjny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kamienia, z rdzy, mocne jakieś osady z mydła, których na przykład nie ruszył płyn do kabin prysznicowych. Słuchajcie, ruszy wszystko, totalnie wszystko. I teraz tak, do czego go używamy? Przede wszystkim używamy go do baterii w umywalkach, do brodzików, do umywalek. Można używać go również do sedesu. Jeżeli właśnie w syfonie osadza się kamień, należy wybrać tą wodę z tego, z tej muszli klozetowej, polać naszym żelem i po upływie tam 15 czy 20 minut jego po prostu szczotką zdjąć. I on po prostu jednymi wielkimi płatami będzie odchodził ten kamień. Słuchajcie, mimo wszystko, że ten żel do kamienia i rdzy jest silnie żrący, on nie powoduje korozji czyszczących powierzchni. Na przykład, jeżeli właśnie na umywalce jest kamień, który ciężko jest na przykład zdjąć, to ten żel ściągnie ten kamień całkowicie, bez właśnie uszkodzenia umywalki, bez po prostu wniknięcia w głąb. On działa tylko na powierzchni. Trzeba pamiętać, że dzięki temu, że jest to żelowa konsystencja, on się bardzo długo utrzymuje na danej powierzchni. Czyli na przykład, jeżeli jest to na płytkach, w podprysznicem albo na kabinach prysznicowych, on dzięki temu, że jest gęsty, nie spływa na sam dół, tylko na dłużej osadza się na tej powierzchni. Dzięki temu mamy pewność, że ten produkt na pewno wyżre wszystko, co trzeba wyżreć. Jak go używamy? Przede wszystkim warto jest przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności nanieść odrobinkę tego żelu właśnie na powierzchnię, żeby sprawdzić, czy dana powierzchnia nadaje się do tego, żeby używać tego płynu, tego żelu. Po prostu polewamy na daną powierzchnię, polewamy czy spsikujemy, w zależności to, jaki mamy dozownik, bo możemy mieć w spryskiwaczu, a możemy mieć również w nakrętce. I polewamy to daną, ten dany kamień, czekamy 15-20 minut, wycieramy na mokro, a potem na sucho. No i efekt gotowy i mamy wyczyszczoną umywalkę i cieszymy się nią przez bardzo długi okres. Ja dzisiaj pokażę Wam niestety tylko i wyłącznie część przy baterii, właśnie jak kamień mi się osadził. On nie jest duży, no bo już po prostu wyczyściłam wszystko to, co miałam wyczyścić w tym mieszkaniu. I mam problem właśnie ze znalezieniem osoby, która zechce mi użyczyć swojej łazienki do tego, żeby nagrać filmik. No ale cóż, każdy orze jak może. Więc dzięki Bogu, że mi się po prostu z brodzika żeliwnego po prostu zrobiła plama rdzy. Więc na tej plamie rdzy po prostu pokażę Wam, jak to działa ten super fenomenalny produkt. Zapraszam do oglądania.